Zaczęło się od pasji, od hobby, od piwowarstwa domowego. Jest nas trzech, każdy produkował sobie piwo w domu na własny użytek, jakieś tam małe ilości, około 20 litrów jednorazowo. No i pasja powoli zaczęła się przeradzać w taką działalność, powiedzmy, półzawodową, jaką jest teraz. Generalnie w Polsce była taka opinia, że takiego browaru się nie da otworzyć, że browar to jest fabryka, potrzeba masę rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No, myśmy stwierdzili, że własnym sumptem sobie po prostu to otworzymy. Większość sprzętu projektowaliśmy sami, poskładaliśmy to do kupy i pół roku temu ruszyliśmy, zaczęliśmy produkować piwo. Cały czas jest to jeszcze jakaś tam zabawa też dla nas. No i jak gdyby stawiamy pierwsze kroki na tym rynku piwnym. Jest to pierwszy tego typu browar otworzony właśnie przez hobbystów, przez piwowarów domowych. Ale myślę, że niedługo będzie więcej takich osób. Wiem już, jak rozmawiam z kolegami też, piwowarami domowymi, że się bardzo tym interesują, chcieliby coś takiego, marzą o tym, więc podejrzewam, że niedługo rynek piwny w Polsce będzie dużo, dużo ciekawszy. Na tą chwilę produkujemy trzy rodzaje piwa. To są w zasadzie cztery. Belgijski Witbier, to jest piwo pszeniczne, jasne, bardzo lekkie. Angielskie IPA, India Pale Ale, to jest piwo mocno chmielone, takie troszeczkę mocniejsze, lekko karmelowe. Następnie angielski porter, i tutaj to jest inne piwo niż polski porter, które też jest bardzo dobrym piwem, bo jest to nasza narodowa marka, natomiast to jest to piwo, które my produkujemy, to jest jak gdyby jego protoplasta i to jest piwo dużo lżejsze, natomiast też brązowe, o podobnym profilu, takim właśnie czekoladowo-słodowym, bardzo smaczne, natomiast lekkie, nie jest to piwo mocne. I teraz nowość, którą premierę będziemy robili tego piwa, pierwszą sprzedaż przyszłą sobotę, to jest Pacific Pale Ale, to jest piwo w stylu amerykańskiego, jasnego piwa, chmielone amerykańskimi chmielami, bardzo ciekawe takie właśnie efekty te chmiele dają, efekty cytrusowe, owoców tropikalnych, natomiast jest to piwo też jasne, bardzo doskonale pijalne, także myślę, że no liczymy, że tu będziemy mieli duże, duże powodzenie z tym piwem. Na dzień dzisiejszy, znaczy to są piwa niszowe, więc nie są tak bardzo popularne i dostępne, tym bardziej, że ta produkcja jest bardzo ograniczona, więc sprzedajemy to, te piwa przeważnie w jedno, dwa miejsca w dużych miastach. I to jest cała Polska, to jest jedno miejsce w Łodzi, dwa miejsca w Krakowie, jedno miejsce, dwa miejsca w Warszawie, no najbliżej w Warszawie to jest, na Pradze jest taki pub, nazywa się Po drugiej stronie lustra, na Jagiellońskiej, i on tam się specjalizuje właśnie w takich piwach niszowych, ma 10 kranów, na dwóch kranach jest nasze piwo przeważnie, albo na jednym, więc tam sprzedajemy regularnie. Potem jest taki mały pubik Spiskowcy Rozkoszy, który tam na dwóch kranach wymiennie, rotacyjnie różne ciekawe piwa próbuje prezentować. W Łodzi to jest Piwoteka Narodowa, bardzo fajny lokal, blisko Piotrkowskiej w samym centrum, i on sprzedaje bardzo dużo też amerykańskich piw, belgijskich, też około tam 11 kranów mają bodajże. I to są też takie miejsca, które się rozwijają jak gdyby razem z nami. To są miejsca nowe, to są miejsca, które się otworzyły może 3-2 lata, rok temu. W Poznaniu sprzedajemy do jednego miejsca, to jest pub Setka, we Wrocławiu Zakład Usług Piwnych się nazywa, też w Śródmieściu. Teraz zaczęliśmy też sprzedawać do Gdańska, do degustatorni, także to jest przeważnie tak właśnie po jednym tym, po jednym lokalu na duże miasta. Tam, gdzie są ludzie, którzy no, szukają takich piw niszowych, o ciekawych smakach. Natomiast no, produkcja jest tak ograniczona, że nie jesteśmy w stanie na razie mieć jakiejś tam ciągłości.
No i bardzo sporadycznie, jeśli chodzi o butelkowanie, a jednak w Polsce piwo się spożywa bardzo często, najczęściej w domu, po prostu w zaciszu domowym, szczególnie piwa takie, które lubią koneserzy, którzy po prostu chcieliby sobie to wypić spokojnie, rozsmakować się w tym piwie. No ale no niestety, no na razie jeszcze nie mamy profesjonalnego urządzenia do butelkowania, więc butelkujemy bardzo sporadycznie, natomiast podejrzewam, że tam w ciągu miesiąca, może dwóch, ruszymy też z produkcją właśnie butelek. Generalnie jest tak, że cały czas, odkąd ruszyliśmy z tym browarem, od pół roku, staramy się to rozwijać, poprawiać, wymieniać, inwestujemy cały czas, zmieniamy różne rzeczy, no tak, żeby to po prostu było coraz lepsze. No i to jest głównie, chodzi o to, że tutaj my nie powalczymy ceną, możemy powalczyć tylko jakością, bo wiadomo, że to jest tak mała skala, że po prostu tylko, żeby robić właśnie ciekawe piwa, bardzo wysokiej jakości, starać się to robić i tylko w ten sposób.